Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 14 odcinku z Eurotrack Simulatora 2 w serii Zaczynamy od zera do milionera. Ja jestem Juken i zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. W poprzednim odcinku, w 13, zrobiliśmy transport wielkogabarytowy, coś co nie jest może jakoś super opłacalne i też nie przekłada się na exp, co sami widzieliście, no ale był to bardziej challenge, ale dziś no trzeba nadrobić i myślę, że wypadałoby wbić ten już 10 level i no tam popracować nad kolejnymi pracownikami. Chciałbym wybrać możliwie najdłuższy dystans, jaki mogę, ale przy jednoczesnej opłacalności. Tu mamy, no ważne, żeby dystans był dłuższy niż 850 km. Tego jesteśmy pewni, bo to jest podstawa. I ważne, mamy delikatny ładunek, mamy ładunek o wysokiej wartości. Spoko, ale helikopter ostatnio wieźliśmy już. Ciągniki siodłowe by już się nie załapały. By już się nie załapały, no bo to jest mniej niż 800 km. Spróbujmy zrobić to inaczej, według długości trasy. Ja nawet bardzo chciałem gdzieś tam zajrzeć w te klimaty właśnie Finlandii, tutaj tej Estonii, bo tam jeszcze nie byliśmy w tej serii. Natomiast tak, to jest 150 tysięcy, 1100 km. No teoretycznie trasa jest długa i zamysł byłby spoko. Wózki widłowe no też by mogły być. Natomiast brakuje mi połączenia delikatnego ładunku z ładunkiem o wysokiej wartości. I tu widzę w tych wszystkich zleceniach tego nie mamy. A ja staram się jakby tak no brać, żeby było jak najwięcej tych bajerów, więc jednak cena według dystansu musi tutaj być tą podstawą. 700 km to jest za mało. Tu musi być ewidentnie, widzowie, ewidentnie 850 km. Dlaczego na to patrzę, moi drodzy? Dlaczego ja na to patrzę? Patrzę na to, o nie, w tą stronę to nie. Dobrze było. Dlatego, słuchajcie, na to patrzę, żeby exp szedł z długodystansowca, tak? Także no to podstawa tutaj jest ta odległość 850 km i ani odrobinę mniej. Dobrze, no mamy tą dostawę helikoptera i do Szwajcarii. Może być trochę grubo, bo tutaj przez góry pojedziemy. Ewentualnie tu już się nie załapiemy. No to nie ma co się szczypać, no to znów będziemy wieźli helikopter, tak? Serio? Chciałbym, żeby troszkę też w tych odcinkach było tej jednak różnorodności, widzowie. Nawet jeśli mielibyśmy mieć coś... Kurczę, nie mamy tych tras odblokowanych zbyt długich. Czyli musiałbym jeszcze z jednego długodystansowca odblokować. To chciałbym zrobić w tym odcinku. O, 150 tysięcy, ładowarka kołowa. No ona jest tylko wysokiej wartości, a tu niżej Bydgoszcz, Kilonia, za krótka trasa, procesory komputerowe. Tutaj są wózki widłowe, no dobra. Słuchajcie, no to jedynie z tego Białego Stoku przez Finlandię, czyli Litwa, Łotwa, Estonia do Finlandii. To jest jedyna opcja, jaką możemy tutaj zrobić. Jest to wysokiej wartości, nie jest to połączone tak, jakbyśmy chcieli. Tu ewentualnie mamy jeszcze samochody, no ale zobaczcie, jaki jest krótki dystans. Także nie możemy zrobić trasy na krótkim dystansie, bo to będzie po prostu porażka. Więc albo możemy do Szwecji pojechać z ładowarką kołową, albo możemy z wózkami widłowymi. Raczej bym się skłaniał tutaj przez tą Łotwę zobaczyć, bo tam może dość fajnie się jechać. W Finlandii jeszcze nie byliśmy w tej serii, więc myślę, że tutaj bez zbędnego przedłużania bierzemy trasę. Słuchajcie, moi drodzy, już trudno, wziąłem zlecenie 1100 km trasa. Przygotowałem wam, widzowie, troszkę muzyczki w tle. To jest na pocieszenie tej długiej trasy. Regulacja fotela. Oczywiście pierwsze co, to chciałbym się przekimać, ale nie zwróciłem na jedną rzecz uwagę. Niestety, to jest mój mały błąd. Na jedną rzecz nie zwróciłem, widzowie, uwagi. Czy tak bym sobie chciał jechać? No dobrze, tak sobie pojedziemy. Będzie, myślę, że spoko. Natomiast nie zwróciłem na jedną rzecz uwagę. Mamy 43 godziny do celu. A my na miejscu będziemy w poniedziałek.
Niby 19 godzin mamy jechać. No dobra, słuchajcie, tu już Do nie ma co roboty. rozkminiać, natomiast na pewno bym chciał się jak najszybciej przespać, żeby w tej nocy z wami, moi drodzy, też nie jechać. Może nie za głośno tą muzyczkę, zobaczymy, jak to będzie tam grało. Oczywiście tak, muszę sobie włączyć huba, bo on musi być w tym Mercedesie. No zobaczymy, wózki widłowe. Chociaż wiecie co, jest już czwarta, już się zaczyna robić jasno. Ja nie wiem, czy też aż musiałbym mieć takie ciśnienie, słuchajcie, na to, żeby się przespać. Skręć w prawo. Czy to jest akurat konieczne? Mam wrażenie, że wyjeżdżamy z tego miejsca, z którego... A następnie skręć w prawo. W którym w poprzednim... Skręć w prawo. Czekajcie, bo mi tu się klawisze mylą. Chciałem migacz znaleźć. Dobra. Mam wrażenie, że wyjeżdżamy z tego samego miejsca w Białymstoku, w którym dostarczaliśmy ostatnio te wózki widłowe. Coś chyba źle jednak tą kamerę ustawiłem. To się średnio podoba. Ale niech już będzie. No, zaczyna się robić jasno, także nie ma presji, słuchajcie, na spanie. 1100 km, a tu jeszcze więcej wyszło, 1184, czyli chyba ten prom mi doliczyło jeszcze. Kurczę. Fajnie by było nie dostać żadnego mandatu, ale czy to jest wykonalne, to już nie wiem, widzowie. Postaramy się nie dostać mandatu. Ale fajne będziemy mieli na pewno widoki, bo tam jest, jadąc przez Litwę, Łotwę, naprawdę bardzo fajne są drogi. Estonia, takie leśne, klimatyczne. O, zobaczcie, jak się ładnie zaczyna jasno robić, słoneczko wychodzi. Więc dla tych widoków dobrze, że nie powiesz. I tak nie mielibyśmy gdzie iść spać. Gdzie ja bym poszedł spać? Lecimy. Nie ma spania, moi drodzy, nie ma spania. Trzeba lecieć, trzeba zapierdzielać ostro. O, tak będzie może lepiej. Dziś będę mało gadał, więcej muzyczki dam wam posłuchać. Bardzo fajną, myślę, muzykę przygotowałem, dużo nowych kawałków pościągałem. Też dziękuję ci, drogi widzu, który napisałeś, żeby właśnie dodać do playlisty więcej utworów. Jak najbardziej robię to dla was. Także dziękuję za wszelkie uwagi. Zawsze staram się do nich dostosowywać. Lecimy. Żeby był kompromis, żeby nie... Chociaż naprawdę szacunek dla was, widzowie, ogromny. Bardzo ogromny dla was szacunek, że wam się chce te moje takie długie odcinki oglądać. Poświęcacie swój czas, także dziękuję bardzo. Będzie mi jeszcze bardziej miło, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Więc żeby też nie było ciągle takich odcinków, gdzie gadam o tyłku Maryni, to dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek ze zwiedzania. Więcej muzyki, więcej trasy, mniej gadania. No i przede wszystkim koncentracja, pełen fokus, żeby jednak nie robić jakichś tam stuczek, bo w poprzednim odcinku, znaczy nie w poprzednim, bo poprzedni był z transportu wielkogabarytowego, ale jeszcze poprzednim, chyba 5 stuczek było i 5 mandatów. 3 to były na pewno takie zasłużone, ale 2 to były, gdzie NPC-ty we mnie wjechały. A teraz postaram się brać wszystko pod uwagę i... Trzymaj się lewej strony. To ogarnąć. Natomiast na pewno, widzowie moi drodzy kochani, będę chciał i tak się jakoś w miarę przekimać, ale to zobaczymy, jak się ciemno zrobi. 20 może. Będę chciał wykorzystać ten czas na przekimanie. A dziwne to ograniczenie. Żeby po prostu pracownicy w tym czasie zarabiali. Też moim celem byłoby tutaj... Trzymaj się lewej strony. Wiecie co, w ogóle i tak bym się zatrzymał gdzieś, żeby sprawdzić właśnie... Bo... Ale dobra, pojedziemy sobie. Mamy jedną rzecz, widzowie, do sprawdzenia w dzisiejszym odcinku, bo przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, ta cała seria Eurotrack Zaczynamy, to jest zaczęcie na nowym koncie, tak, na nowym profilu. Levelowanie
według tych porad, które dawałem wam na poradnikach. Natomiast pokazywanie oczywiście, co działa, co nie działa. Natomiast wszystko, totalnie wszystko tu, co się rozgrywa na tym profilu, rozgrywa się tylko i wyłącznie na odcinkach. Ja tutaj nawet do Eurotracka nie zaglądam na ten profil poza odcinkami. Także wszystko macie na odcinkach i to jest o tyle trudne, że każdy odcinek, każdy ruch mój musi zostać pokazany. Na migacze patrzę, zaraz bym naczepą zahaczył. No właśnie, to było zahaczenie. Aha. Tam przyhaczyłem. Przyhaczyłem. Dobra, jedziemy pod słoneczko. Zobaczcie, jak ładnie. Pięknie. Naprawdę pięknie, widzowie. O, tak, tak, tak. Dobra. Musiałem sobie, słuchajcie, mikrofon przestawić, bo mi troszkę zasłaniał. Dlatego miałem problem z tymi migaczami. A też chcę, żebyście mnie w miarę dobrze słyszeli jak najlepszej jakości. Ale myślę, że tak będzie już git. Nie będę, oj, nie będę trącał tego mikrofonu przez pomyłkę. Dobra. Teraz skupiamy się na drodze, teraz jadę prosto. Jak co, to, że jeżdżę krzywo, to patrzyłem właśnie, jak mam ustawione. Ale oczywiście a propos jazdy krzywo, już mam taki pomysł, żeby jeden z odcinków nagrać po paru piwkach i zobaczyć, czy po paru, popijając sobie, nagrywając i sprawdzić, jak to wyjdzie. To ja odwalę. Chociaż boję się troszkę robić tego na tym nowym koncie, ale wiem, że no w ramach challenge'u trzeba. Boję się, no bo to straty mogą być ogromne. A na straty mnie tu nie stać. No ale dla widza, słuchajcie, wy wiecie, że jeżeli coś odwalam, to też wiadomo, że tracę. Ale staram się nie zawsze odwalać. Staram się raczej jeździć też normalnie. Bardzo ładnie to jest ta droga zrobiona. Bardzo mi się podoba. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Może miniaturkę by trzeba zrobić, co widzowie, że wieziemy te wózki widłowe. Zobaczcie, jaki tam ładny, ładne jakieś wieże, jakieś katedry czy czegoś w tle. Że myślę, żeby pasowało. Dobra, jedziemy, bo zaraz zaczną trąbić na mnie. Tak, wiem, że już czas jechać. To wszystko, widzowie, dobrze wiem. Aż mnie kusiło, żeby tam do tego miasta wjechać, zobaczyć. To jest jakiś znak... Znak zapytania do odkrycia, czy jest. To były Suwałki, nie. Coś innego było. Nie zdążyłem przeczytać. Mamy łóżko, ale to łóżko nam teraz do niczego potrzebne, widzowie. W poniedziałek będzie przyjazd. Ale czekajcie. 16 godzin? Aha, bo mamy poniedziałek 6 rano. Dobra, mamy poniedziałek 6 rano. A w poniedziałek będziemy o 22 na miejscu, czyli 16 godzin, a my mamy na dostawę o wiele więcej czasu. Czyli jedno spanie sobie na pewno zarezerwujemy. Wiecie, ja mogę sobie planować spanie. Ja dobrze jadę teraz? Dobrze jadę, okej. Okay. Nie, bo myślałem, czy tam na boku nie ma wjazdu ciężarówek. Wjeżdżamy na Litwę. Prędkość przelotowa to jest naprawdę ogromna.
trzymaj się prawej strony. O, co ja wycieraczki włączam, co ja robię? Migacz chciałem włączyć, kurde. Trzymaj się lewej strony. O, ktoś nam, jakiś kierowca nam zarobił. Nie wiem, czy to przypadkiem nie ten, którego zatrudniliśmy. Nie, panią. Panią ostatnio zatrudniliśmy na jakiejś słabej, używanej ciężarówce i dlatego chciałem zobaczyć, czy ta pani jeździ tą ciężarówką. Niby na czerwono się nie świeciło, więc generalnie powinna. Ale to w czasie też tego kursu się okaże, widzowie, i dlatego chciałbym tam zerknąć, na chwilę gdzieś zatrzymać. Ale to stwierdziłem, że może przy okazji zatankowanie. Oj, będzie trzeba zatankować też. Z tym paliwem to tak nie za bardzo. To może, wiecie co, może tu, ale tutaj nie ma paliwa. To jest tylko WC. Wujek Czesiu nas nie bardzo, widzowie, interesuje. Wiecie, wujek Czesiu średnio. No, minusem na pewno dróg na Litwie jest to, że tam jest większość na 90 na godzinę ograniczenia. No, w zasadzie to tak jak w Polsce, na tych krajówkach. Ale przepiękne są te trasy. Trzymaj się lewej strony. Patrzcie, jak pięknie tutaj. Trzymaj się prawej strony. O, ktoś nie mógł znaleźć zlecenia. Niestety. Ja tak tylko czasem widzę, co mi tam mignie, tak się aż nie przyglądam, no bo wiecie, jak jest za dużo się gapie, gdzie nie trzeba, to potem to się źle kończy. Już stwierdziłem, że tak robić nie będziemy. Bardzo mi się ten Mercedes w środku podoba, ta kierownica, to wszystko, tak jest bardzo ładnie to wnętrze wykończone, naprawdę takie mega. Trzymaj się lewej strony. Autostradę jakąś się załapaliśmy. Litewską. Chyba jeszcze na promocie. Ja w ogóle nie wiem, czy na promocie po Litwie jeździłem. Widzowie, bo jak nagrywaliśmy te odcinki, na przykład ten, co wracałem z tej długiej trasy, to ja jeszcze wtedy promocja nie miałem. Więc no jestem ciekaw, nie? Jak widzicie, odkąd usunąłem ten dodatek z Ukrainą, to przestały się dziać różne dziwne rzeczy w postaci jakiś tam tekstów, nie? Wszystko jakoś tak w miarę działa. Jakby tak nie patrzeć, tą 90-ką to całkiem realistycznie jadę. Ale też mój cel, oczywiście oprócz tego, żeby, no wiadomo, ten ładunek był taki no w miarę doskonały, czyli też bez kar za uszkodzenia. No moim celem, widzowie, oczywiście też jest najlepiej mandatów nie dostać, nie? No bo tych kosztów to mamy dosyć sporo. A przypominam, że wziąłem nowy kredyt. Niestety wziąłem nowy kredyt i to też jest jakaś. Znaczy wiem, że tą ratę, ja się tą ratą nie martwię, bo wiem, że to przy kursach jakby będę spłacał, nie? I to absolutnie się nie martwię tutaj o ratę, ale też patrzę realistycznie. A następnie zjedź w prawo.
wiecie, że w momencie, kiedy... Zjedź w prawo. No ja bym miał za jednym kursem, na jednym kursie tracić, nie wiem, 5000 na mandaty, tak? No to to jest 5000, która by mogło pójść na ratę kredytu. Patrzę bardzo realistycznie, no bo ten początek jest tym momentem, słuchajcie, w którym się powno. I ten początek jest tym momentem, w którym no każda złotówka się liczy, tu nie ma. Nie ma zmiłuj. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Oj, to jest jakiś ustąp pierwszeństwa. Dobra, na szczęście nikt nie jechał. Troszkę wymusiłem. Głupi ma zawsze szczęście, widzowie. Jak ja bym tam przydzwonił w kogoś. Ładnie, no nie, no tak ładnie nie było zrobione w oryginale. Znów jakby oryginał jest, znaczy promoc jest lepszy od oryginału, nie? Prawda. Myślę, że wiecie co? 1100 km mieliśmy do celu, już jest 890. Myślę, że to szybko pójdzie nam. Ta trasa. Coś tak mam. Taką wczutkę, że pójdzie szybko. Intuicja. To cały czas mnie kusi, żeby tą pracownicę sprawdzić, a nie bardzo mam się gdzie zatrzymać. Wolałbym na stację, właśnie na stację muszę trochę zatankować. Zrobimy to na stacji, bo paliwa nam zaraz zabraknie, kurde. Nie ma na tej Litwie żadnej stacji? Zaraz się rezerwa zapali. Przygotuj się do... Dobra, jest stacja, widzowie, jest dobrze. Jest stacja. Chyba nie po tej stronie, co bym sobie życzył, ale myślę, że damy radę. Skręć w prawo. Idziemy na stację. Jest stacja, więc wszystko gites. No jedź. W ogóle gościu by mógł się trochę wysunąć, nie? Do tej linii przerywanej z ustępem pierwszeństwa B. Nie wiem, co on robi. Wiecie, nie wiem, czemu on tak dziwnie stoi. Zobaczcie, przecież tu jeszcze jeden samochód by przed nim wjechał. Nie wiem, czy ja go mam wyprzedzić w tym momencie, czy co. Dobra, ruszył, okej. Jednak trąbienie pomogło. Mogło. Dobra, tu też jest, widzę, przerobione dużo w tej Litwie. Dobra. I gdzie ta stacja? Gdzie ta stacja? Ona gdzieś w lewo będzie. Nie mamy wyjścia. Musimy zatankować. Widzicie? Tutaj to już widać, że jest poprzerabiane przez promocę. Trzymaj się prawej strony. Są te słupki na środku drogi. To nie było fabryki. Szukanie nowej trasy. Ty mi tam nic nie szukaj, ja tylko tankować jadę. Nawet nie będę spał. Do pełna zalejemy, żeby na pewno do celu dojechać. Sprawdzimy pracownicę od razu. O, wędzone węgorze wiezie pani. Czyli brawo pani.
umma. Czyli pracuje, wiezie węgorze więzione. Wędzone. Czekajcie, ja sobie coś do picia, moi drodzy, przyniosę. A żebym tak fajnej muzyki wam nie przerwał, to ją spauzuję. Zaraz do was wracam. Chwila pauzy. Lecimy, widzowie, lecimy. Jazda. Jest napisane jazda, to jazda. Musimy stąd jakoś wyjechać, nie? Że wyjedziemy. Do skrętu w lewo. Fajnie, że pani Emma Umma, jakkolwiek ona tam się nazywa, pracuje. Bardzo mnie to cieszy. Czyli kupienie takiej ciężarówki nie było złym pomysłem. Tą używaną. Znaczy wiadomo, no na początku. Dzięki. To teraz, żebym wyjechał, kurde, o te pachołki nie zahaczył. A! Trzymaj się prawej. Aha. No to ładnie. To wyjechałem, mi to wyjechałem. To jeszcze gościu mi tam. Muszę się bardziej zadać, niestety. Tak, ten mnie puszcza, to bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że mnie puszcza. Za długa ta naczepa trochę. O, dobra, teraz wyjedziemy. O, dodali coś po aktualizacji, widzowie. Dodali, że jak się wjeżdża w piasek, to taki kurz leci. Nie było tego tak ładnie. No, jest dodane, bo był update parę dni temu. Lecimy 800 km przed nami. Kiedy dojedziemy? Przyjazd 23 coś, no to spanie gdzieś o 20 pewnie zrobimy. A jest dopiero 9.30. Tak. Całe 10 godzin może pojedziemy, zobaczymy. To była 50, jak ha jest. Okay. Jedź prosto. Aż zwątpiłem. Bardzo ładnie to zrobiłem. Może posłuchajcie sobie tej przepięknej, niosącej wysoko muzyki. O, pani Umma już mi 11 tysięcy zarobiła. Powinna pewnie level dostać. Nie dostała. Aż dziwne. Ale pięknie, 11 tysięcy zarobiła. Trzymaj się lewej strony. Ja się na chwilę zamykam. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony.
Ja mam takie pytanie, co ten kretyn robi, nie? Jadę, bo... No stój! Ja mam pierwszeństwo. Co ten kretyn robi? Ja się go boję, nie? Zahaczył o mnie, kurde. No i uszkodzenie naczepy przez debila mam. Ja nie wiem, co on robi, kurde, za gibasy. W jakim celu przede wszystkim, więc wolę jechać daleko od niego, nie chcę za nim jechać. Trzymaj się lewej strony. Oj! Zagapiłem się. Piesek, słuchajcie, do mnie przyszedł. Mój piesek was pozdrawia serdecznie. Spojrzałem na pieska i jechałem w bandę. Dlatego jedziesz samochodem, to nie pisz przez telefon. Dobra, tego puścimy. No i nie, to już jest przegięcie. Ja nie zrobiłem żadnej kolizji. Gościu mi wjechał, słuchajcie, w naczepę, a ja dostaję mandat. To jest czyste chamstwo. W ten sposób już we wtorek mamy dostawę. Trzymaj się lewej strony. Nie, no to jest chamstwo, ja czegoś takiego nie rozumiem, nie? Jadę sobie kulturalnie, puściłem dwóch gości, trzeciego nie puściłem, wjechał mi w naczepę i mandat. No, co ja jestem, żeby wszystkich puszczać? Nie podoba mi się. Trzymaj się lewej strony. Bardzo mi się. Tutaj ewidentnie będę narzekał, bo to jest niedopracowane. Gość we mnie wjeżdża, a ja dostaję mandat. Bardzo nieładnie. Bardzo źle. Jak widzicie, no... Żeby tu jechać bezkolizyjnie, to trzeba naprawdę by wszystkich puszczać, nie? I uważać na te NPC-ty, żeby w ciebie nie wjeżdżały. Nie tylko na to, żebyś ty w kogoś nie wjechał, ale to, żeby ktoś nie wjechał w ciebie. I to przede wszystkim. Bo za to dostajesz mandat. Masakra normalnie jakaś. Dobra, grzejemy, trzeba trochę nadrobić czasu, bo już mi się oczy tam, widzę, robią czerwone. Nie wiem, jak ta symulacja zmęczenia, do kiedy ja mogę jechać. Przypuszczam, że może góra do 18, dłużej chyba bym już nie mógł. Widzowie, więc trzeba troszkę nadrobić. Ale ładnie to jest na pewno zrobione, zupełnie inaczej niż było. Takich ładnych dróg nie było. Na złość ograniczenia prędkości, nie? Na złość ograniczenia prędkości. Dobra, lecimy. A 750 to już szybko, szybko, szybko. Już pójdzie błyskawicznie. Pani Umma nam zarobiła, także zobaczcie, już jakby zarobiła na tą ratę kredytu, którą płacę za to, że kupiłem jej ciężarówkę, nie? Wiadomo, no to jest dopiero jej pierwszy kurs, chyba. Ale miała też tam fajne doświadczenie, więc podoba mi się to. Jedź prosto. Znaczy fajne. Miała jedno oczko, jedną rangę ładunku delikatnego i jedną chyba o wysokiej wartości, no ale... Spoko. Jedź prosto. Nie mówcie, że ten kombajn mi tu zaraz wyjedzie. Farming Simulatora też mam do nagrania jeszcze jeden odcinek. Mam dosyć spore zmiany. Wszędzie biznesowo, słuchajcie, gdzie bym się nie chwycił, czy to zaczynając od Fishing Planet, po Euro Trucka, czy Farming Simulator, z którym w ogóle nie miałem doświadczenia.
czy City Skylines. Gdzie bym się, słuchajcie, nie dotknął, to wszędzie pieniądze płyną strumieniami. Jednak doświadczenie biznesowe się przydało. Łotwa. No, Litwa, Łotwa i tam potem jeszcze mamy Estonię. O, wzięło nam na kredyt 26 tysięcy. Niestety to jest smutne, jak ubywa z konta kasy, więc ja bym chciał ten jeden kredyt spłacić, który wziąłem. Gdyby tych rat mi nie brało. To mi wzięło za ten największy kredyt. 26 tysięcy mam na największy kredyt, bo to jest ten tam milion z hakiem. Tylko też fajnie by było, jakbym mandatów jeszcze nie dostawał. Prosto. Jakaś dziwna kamera w stylu chyba fotoradaru. Dała. Bardziej jak jakaś luneta wyglądała ta kamera. Już 90 mogliby tu ustawić. U mnie tak prosto. Bym chciał powiedzieć, że połowa trasy za nami, ale niestety jeszcze nie. Tak bardziej na moją psychikę działa. A tam. Za wolno jadą. Nie ma jak się gościowi. Zjedź pierwszym zjazdem. Jak się gościowi wpieprzyć. Zjedź z ronda. Kupiam się na drodze, już nawet na pieska nie patrzę, bo co jak gdzieś zerknę, to... Wiecie, to jest trochę ciężko czasem na trzech monitorach. O, przychód. 15 tysięcy. Znowu... A nie, to Umberto, to facet. Oj, oj, oj. Ale żaden, zobaczcie, z kierowców nie awansował jeszcze. Zarabiają fajnie i to nawet niezłe pieniądze zarabiają. Bo nie można narzekać. Te 10 tysięcy spoko. Ale żaden z tych kierowców... nie wbił levelu nowego. Także... niestety... Na rondzie zjedź drugi... Możecie dać znać w komentarzach, drodzy widzowie, jak wam się podoba ta nowa muzyka, taka mieszana. Troszkę starałem się dobierać też taką, żeby nie była jakaś chamsko usypiająca. Beznadziejna. O, ktoś tam, Tomas, ściągnął poziom, super. Jeszcze mi tu piesek śpiewa. Dobrze, że mnie słyszycie może, mam nadzieję, że piesek mi tu przyszedł śpiewać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonko. Będę trzymał się lewej strony. O, mi zaczyna ziewać mój kierowca, kurde. Niedobrze, widzowie. Może dwa razy będę musiał się przespać, żeby w nocy nie jechać. Kurde, tak ni w dupę, ni w oko. I spać o 13. To średnio tutaj pasuje, wiecie? Oko mi się czerwone robi na maksa. Fajna jest ta animacja oczywiście. W tych non-stop 50-kach to więcej faktycznie zasnę niż na drobie. Wykroczenie, no wiecie co, 1000 zł prawie za 5 km szybciej. No to postawcie jakieś, nie wiem, 70 albo coś, no przecież ludzie, ja tu śpiący jestem, halo. I jeszcze jak długo ta 50-ka? Tu chyba to. Dopada cię zmęczenie, no wiem, że mnie dopada. Nawet nie wiem, gdzie mógłbym się położyć spać. Wiecie, muszę się za parkingiem rozglądać, no nie mam wyjścia. Najwyżej dwa razy pod rząd się prześpię. Muszę tylko przeliczyć, czy to nie będzie ryzykowne. Bo wtedy już więcej bym nie spał. Już nie mógłbym raczej być. Kiedy ja mam ten towar dostarczyć? W razie mamy poniedziałek. W poniedziałek chyba nawet wyjeżdżaliśmy. Tu coś jest na prawo. Ja bym zaryzykował, jeszcze kawałek bym pojechał bez spania i na następnej stacji. Jeszcze kawałeczek bym pojechał, widzowie, bez spania, wiecie? Są takie fajne drogi przez las. Czasem są takie tutaj też parkingi. Są też takie parkingi na zasadzie zatoczek, tak jakby zatoczka autobusowa i stajesz przy drodze i tam się możesz przeklimać. Chyba na lewo gdzieś, nie wiem, patrzyłem akurat. Myślę, że na następnym tutaj parkingu się zatrzymamy, bo jak już mi kierowca ziewa, to już jest źle. A to wiecie, że potem taka jazda może się źle skończyć. Niby na lewo mamy jakieś łóżko. Nie chciałbym w lewo skręcać. Wolałbym jechać prosto. Żeby mieć, tak wiecie. Droga oznaczona A1. Jeszcze jedziemy. Będę miał po swojej stronie, tak jak jadę, w swoim kierunku jazdy jakiś parking, to się zatrzymam. No wiem, że mnie zmęczenie dopadło. Oj, już się robi niedobrze, widzowie. Dobra, mamy na po prawej. Zatrzymuję się po prawej stronie i to w podskokach. Może sobie też i zatankuję, już nie wiem. Może tankować nie trzeba, ale... Zjeżdżamy, bo to już się robi grubo i potem będzie tak, że ja w coś przydzwonię i tak to się skończy. Prosto. No i to jest. Widzieliście, gościu we mnie wjechał? Nie, to już jest kurwa chamstwo. Przepraszam. Słuchajcie. Patrzcie, widzowie, to.
Jadę sobie na pierwszeństwie, wjeżdża ten żółty kurde we mnie, wjeżdża mi w naczepę, a ja dostaję mandat? Ten Kaufland pieprzony? No nie, no to ja naprawdę, słuchajcie, jakby niech mi ktoś z was to spróbuje wytłumaczyć. Za co ja dostałem mandat? Ja naprawdę staram się czasem tego Eurotrucka zrozumieć, ale... Znaczy wiecie, mam gdzieś tą kwotę tego mandatu tak niewielką, tak? Ale jakby no... Skręć w lewo. Już tam jakby nie spinam się o te zdziepko kasy, nie? Ale no chodzi o taki chociaż jakiś kurczę... No minimalny realizm, nie? Żeby był. Ja mogę się tu wyspać, czy nie? Dobra, mogę. I teraz widzowie. Raz i tak muszę, bo nie mam wyjścia. I teraz. Mamy godzinę północ. Zobaczmy w ogóle, jak zarobili. Kierowca Daniel zarobił 10 tysięcy. I co? I tylko? Aha, tylko kierowca Daniel zarobił. Dobra. Mamy wtorek po północy. A my mamy jeszcze 24 godziny, 22 godziny, żeby to dostarczyć. Tak się 8 godzin prześpimy, to i tak 600 km zrobimy bez problemu, bo do celu mamy, w sumie nie wiem ile, ale ryzykuję i przesypiam się jeszcze raz. Dobra. Jak to teraz wygląda? Ile mamy do celu? We wtorek o 18 będziemy, czy za 9 godzin? No to spokojnie. To spokojnie, widzowie. Bym najchętniej po tej trawie wyjechał, ale... Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręt. Nie będziemy... Aż takich numerów robić. Jakieś przychody tutaj mamy, ale o, Umberto znowu zarobił. Nowy poziom. Ja tak, wiecie, też nie czytam jakoś, bo tutaj skupiam się, żeby stąd wyjechać. Ale przybyło nam, bo mieliśmy 130 parę tysięcy, a mamy 170. No, czy jakby nie patrzeć przez te nasze przespanie się 30 tysięcy widzowie przybyło, czyli przybyło tyle, ile wynosi rata kredytu. I myślę, że jeżeli by się uzbierało, to ja bym jak najszybciej ten drugi kredyt już spłacił. Także myślę, że jest to do zrobienia. O, kolejna granica, czyli będzie zaraz Finlandia. Tam promem gdzieś mieliśmy. To teraz chyba do Estonii będziemy wjeżdżać. Mi się wydaje. A potem Finlandia, no to jest po drugiej stronie, jak przepłyniemy promem. Nie ma ograniczenia prędkości? Aż mi się wierzyć nie chce. Estonia, tak. Też wygląda identycznie jak granica Litwy, czy tam Łotwy. Nie, znaczy Łotwy... Litwy z Łotwą, o tak. Dla mnie to ona wygląda identycznie. No ale nie czepiajmy się, jest i tak ładnie zrobione. Wszystko na promocie, różnica spora. No dobra widzowie, będziemy we wtorek o 18, a jest wtorek 9, no to okej. Okay. Już więcej nie śpimy. Dosyć tego spania. Jedź prosto. Jak widzicie, staram się przekimać najwięcej razy, ile się da. Po pierwsze, żeby dla was na odcinku nie jechać w nocy. Bo myślę, że do zwiedzania, no to wiadomo, że bez sensu. A po drugie, śpię jak najwięcej, żeby pracownicy w tym czasie mogli zarabiać. Bogać się, kiedy śpisz. Swoją drogą bardzo fajna książka, polecam. I w ten sposób właśnie widzowie robię, bogać się kiedy śpisz, ale jeszcze 500 km przede mną. Czyli tu już można by dopiero w tym momencie powiedzieć, że połowę trasy mamy no, przejechane, bo było 1100, no to już tą połowę przejechaliśmy. Połowa trasy już dawno za nami. No ale jeszcze długa droga przed nami. Jak widzicie, cały czas gdzieś tam ograniczenia prędkości. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Które tego nie ułatwiają.
Jedź prosto. Wiecie co? Skręć w prawo. Ja bym najchętniej pojechał prosto, w ogóle prosto i tam wyjechał. Wiecie dlaczego bym pojechał prosto? Po to, żeby odkryć agencję pracy, która tam się prawdopodobnie kryje. Bo to jest, tam jest chyba to połączone i jakby ten ładunek, który mam, nie jest taki aż kłopotliwy. Więc myślę, widzowie, że pojedziemy prosto i na tej drodze skręcimy wtedy w prawo, żeby tutaj wyjechać w tą główną. Bo one i tak się łączą. Więc tak raczej zrobimy. Mimo, że dwa światła będę miał po drodze, ale trudno. Chcę odkryć znak zapytania, żeby mieć... To jakby jest... O, widzicie, sam mi GPS się ustawił. To jest, słuchajcie, celowy zabieg, mający na celu to, że chcę mieć jak najwięcej odkrytych agencji pracy. Między innymi po to, ażeby, moi drodzy, mieć więcej pracowników do wyboru, tak? Żeby nie mieć tylko gamoni, którzy nie mają w ogóle jakichś tam umiejętności, tylko żeby móc wybrać takich, którzy jakieś tam umiejętności jednak mają. Bo zatrudniony pracownik, na przykład z dwoma długodystansowcami, ten jak poleciał, to się chyba zlagowało. Z dwoma długodystansowcami to nam da naprawdę spore możliwości. O, widzicie, i przejedziemy koło znaku zapytania. Jest jakieś ryzyko, że nie będzie to agencja pracy, a następnie na przykład salon samochodów, no ale tego nigdy nie wiecie, widząc znak zapytania. Skręć w prawo. Ale myślę, że będzie to chyba jednak agencja pracy. Proszę bardzo, odkryłeś agencję pracy. Widzicie, jak ładnie. Także dopiero trzecia, to tu nie ma się co też jarać tym, bo dopiero trzecią agencję pracy odkryłem, widzowie, więc to jakby... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. To jest dopiero trzecia agencja pracy przeze mnie odkryta. Dążymy? Dążymy. Skręć w lewo. Uj! Jak się rozpędziłem. Piesek mi tu się denerwuje, śpiewa, chyba będę musiał go wypuścić. I tak tu śpiewa, tak prosi. Bym jeszcze mógł się gdzieś zatrzymać. Można powiedzieć, że nagrywam odcinek jadąc z pieskiem w kabinie po części, tak? Leży i patrzy na mnie i śpiewa. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przyspieszyłem trochę, bo... Wiecie. Żeby jak najszybciej już dojechać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Dobra, jedziemy. Oto radar. Ukryty, zakamuflowany. Ale dojedziemy na 18, czyli znowu kolejne zlecenie. Jeśli będziemy brali, to znów będziemy musieli, moi drodzy, kolejne zlecenie będziemy musieli znów się na początku przespać, nie? Znów będzie konieczny sen. Bo będziemy wieczorem zaczynali. Dobra, maksymalna stówka. No w końcu jest jakaś przyzwoita prędkość tutaj, którą można rozwinąć. Chyba pierwszy raz w tym odcinku. Czyli Estonia jest lepsza od Litwy i Łotwy ma lepszy limit prędkości, widzowie. Tak stówką to... No to ja rozumiem, słuchajcie, tak stówką to sobie... Ładnie, ładna droga, stówką sobie lecieć, kulturalnie. Ja też nie mam zamiaru do jutra tam jechać do tej Finlandii.
zawali droga, mi się nie trafi. Jakiś busiarz. Nie no, te autobusy zazwyczaj szybko jeżdżą. Akurat. Ale kulturalny gościu zjeżdża mi to. Dobra. O, limit 110. Patrzcie, widzowie, nadrobimy troszkę. Troszkę trzeba przygrzać, troszkę trzeba nadrobić. Nie robię kamery, chociaż mnie kusi koło tego autobusu, ale już nie robię. Do miniaturki już jakieś tam zrobiłem ujęcia. Bo jeszcze przydzwonię w coś i tak to się skończy. To moje trzymaj zabawa. Się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zabawa kamerami się tak potem kończy. Zjedź w prawo. Jak oglądasz, drogi widzu, do tego momentu, to zostaw komentarz pod tytułem Dobry piesek. Dlaczego? Dlatego, że mój piesek śpiewa, słuchajcie. Leży sobie i śpiewa do mnie. Mam mieszańca wilka białego z huskim. Huskie, no to strasznie, znaczy strasznie w sensie pozytywnym, śpiewają. I właśnie mój śliczny białasek, który wabi się Lady, do mnie tu cały czas śpiewa na różne sposoby. Pewnie by chciała Am dostać. Nauczyłem ją, jak chce dostać właśnie nagrodę, to mówi Am. Naprawdę, mój pies mówi. Huskie mówią. Wszystkiego nie nauczysz psa, wiadomo, ale takie proste rzeczy mówi. Jedź prosto. Także możecie napisać komentarze. Kto ogląda do tego momentu, możecie zostawić komentarz o treści. Dobry piesek z dedykacją dla mojego pieska. A ja ciebie, drogi widzu, serdecznie pozdrawiam. Już oczywiście zostawisz ten komentarz, to jak najbardziej przypnę ci serduszko. Zresztą zawsze. Zawsze przypinam serduszka dla widza. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Nordic Cargo. Dalej jechać. Jechać mnie tą landarą. Mi się piesek niecierpliwi, by go na dwór wypuścić. Zjedź z ronda. Już myślałem, że gostek we mnie... O, Talin. Już myślałem, że gostek we mnie tą osobówką przydzwoni. O, mamy kolejny znak zapytania, ale to raczej, słuchajcie, będzie serwis. Jedź prosto. No, samochodów. Raczej wątpię, żeby była agencja pracy, ale jeśli by była, to bardzo by mnie to ucieszyło. Bo to za jedną trasą byśmy dwie agencje pracy odkryli, które by dużo wniosły. Mega tu jest zmienione w porównaniu z oryginalną wersją. Także bardzo mnie to cieszy. Myśleliście, że nie wyhamuje, co? Nie ma tak, widzowie, nie ma tak. Aż taki szalony nie jestem. Niestety dwa mandaty dostałem, oba chyba niesłuszne za prędkość. Owszem, słuszne, ale za stuczki już były niesłuszne, bo to ktoś we mnie wjeżdżał. Bardzo niesłuszne mandaty. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręcamy w prawo. Jechać, jechać, nie stać. Czemu ci ludzie spod tych świateł, słuchajcie, tak wolno ruszają? Przecież tyle więcej aut by mogło przejechać. Pewnie znowu będzie czerwone, no już jest pomarańczowe. Potem się dziwicie, że ja czasem z lewego pasa skręcam w prawo. Tutaj.
No zobaczcie, no trzy auta przejechały na światłach, bo nie potrafią normalnie, kurde, kulturalnie ruszyć. Lady! No już tak śpiewa, no muszę iść ją chyba, słuchajcie, zaraz pogłaskać. Gdzie bym się to mógł zatrzymać i spauzować? Muszę ją wypuścić, bo będzie mi tu śpiewała. Tak mi tu śpiewa, pewnie słyszycie, na bank słyszycie. Jedź prosto. O, odkryłem agencję pracy, ale miło, widzowie, ale miło, jak mnie to cieszy, że odkryłem agencję pracy. Jeszcze bardziej mnie cieszy ten dystans, który maleje już. Jestem też ciekaw, ile będzie expa za trasę o długości no ponad 1000 km. Myślę, że ten 1000 expa spokojnie. I od razu wam powiem, raczej zdania tu nie zmienię. Intuicyjnie raczej leveluję na czwarty poziom długodystansowca, nie? Jakby ktoś się pytał dlaczego? Jedź prosto. No to dlatego, żeby mieć do 1000, bo teraz na przykład mamy trasę 1100 km, nie? I wszystko cacy, fajnie, ale za 1100 km miałbym wyższe zlecenie, gdybym miał czwarty level. Dobra, ja, o, na światłach zrobimy, widzowie, pauzę. Zrobimy na czerwonym świetle, bo ten pies mi tak szczeka i tak piszczy, że muszę go wypuścić. Trudno, że zielone. Wytnie się. Pauza. Dobra, jestem, widzowie, wybaczcie. Musiałem swojego... O, może jeszcze przejedziemy przez światło zielone. Musiałem pieska wypuścić i chciała porozmawiać ze mną. Ja bardzo uwielbiam zwierzęta. To jest już mój czwarty pies. Po prostu przyszła do mnie i chciała sobie porozmawiać, więc musiałem z nią chwilę porozmawiać. Posłuchać, jak ona tam śpiewa. Wiecie, jak ja tutaj jadę. Zresztą widzieliście, jak przyszła do mnie, to od razu w coś przydzwoniłem, bo na nią spojrzałem. To takie słodkie psiątko, że aż ciężko na nią nie spojrzeć. Zjedź z ronda. Bardzo zresztą lubię zwierzęta. Uważam, że są bardzo mądre. Bardzo wiele, wbrew pozorom, rozumieją tego, co się do nich mówi. Bardzo dużo można psa nauczyć różnych... Nawet nie nazwałbym sztuczek czy komend, bo komenda to jedno, ale zwykłe powiedzenie jakiegoś słowa naprawdę rozumieją. Gdzieś tam pewnie w tle słyszeliście, jak rozmawiała, jak śpiewała. No haskie tak mają, to jest, mówię, mieszaniec haskiego z wilkiem białym. To czyni ją troszkę trudniejszym psem, bo same haskie są jeszcze, powiedzmy, ułożone w miarę, poza tym, że dużo ruchu potrzebują, a tu mamy mieszankę jeszcze z wilkiem białym, to jest tak, no, czasem trochę nieznośny pies. Skręć w prawo. Ale jest kochana. Jak zacznie śpiewać, rozmawiać. Może kiedyś wam... Znaczy mam... Nie wiem, czy na tym kanale... TikToki chyba wrzucałem, jak ona śpiewała. Jak mówiła Am, to są nagrane TikToki z nią. Może kiedyś wam tu nagram i wrzucę. To sami zobaczycie bohaterkę dzisiejszego odcinka. No bo to ewidentnie bohaterka drugiego planu. No trzeba to ją tak nazwać. Tutaj robimy trasę z wózkami widłowymi, a tutaj, wiecie, się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Pies podbija odcinek. Skręć w prawo. Już zwątpiłem, gdzie mnie prowadzi. To chyba prom będzie za niedługo. Dobra, jedziemy na ten. Czyli nam ubędzie trochę trasy. Chyba 150 km, bo ileś tam doliczyło, czy 100 km doliczyło, czy... Chyba na tą przeprawę promową, więc tyle nam ubędzie. Fajnie. Tam w Finlandii daleko chyba już nie mieliśmy trasy do przejechania, więc... Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No, w prawo to w prawo, no.
O, uszkodzenie, znaczy, o kurde, widzowie, mam 8%, ale to przez tego gościa, co mi wjechał. Tak naprawdę. Znajdziemy inną trasę. No i właśnie, zobaczcie, i tutaj się coś... Nie no. Kiedy będzie to możliwe. Iwona twierdzi, że mam zawrócić. Ja może jednak jadę prosto. Nie wiem, czy to nie jest wjazd do portu przypadkiem. Obliczanie nowej trasy. Mi to wygląda, jakbyśmy normalnie do portu wjeżdżali. Więc akurat, no zobaczcie, Iwona każe zawracać, a ja widzę, że jadę dobrze. O kurde, Stena Line, ale ładnie to wygląda, widzowie. Słuchajcie, jak to ładnie wygląda. No powiem wam, że robi to robotę, nie? Naprawdę. Nie wiem, zakładam, że tędy muszę jechać. GPS mi się urwał, więc ja muszę tu sam się domyślić, gdzie mam wjechać. Co dalej? Chyba dalej na wprost. Szukanie nowej trasy. Tam sobie szukaj, tylko mi znajdź. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Kurde, jakie labirynty, widzowie, nie? Tu jest wjazd, no i jesteśmy na promie, no i proszę bardzo. Jesteśmy na promie. Co mi ta Iwona wymyśla, to ja nie wiem. Przez nią zgłupiałem, nie? Przez tą Iwonę. Tallinn, Helsinki. Aha, no to Helsinek, wsiądź. Czasem mi się zdarzyło też pomylić, chociaż jak robiliśmy, słuchajcie, to na live było. Robiliśmy kurs do Wielkiej Brytanii i wiem, że Krystian wybrał trasę promem, po prostu sobie skrócił drogę i to też było cwane podejście. Zapłacił więcej, ale szybciej był. No, tylko martwi mnie te 9% uszkodzeń naczepy, bo jakby ja się nie starałem tej naczepy uszkadzać. Nie odwalałem nic, to auta we mnie po prostu wjeżdżały, a tu takie numery, nie? Więc będzie na pewno kara jakaś za uszkodzenie. Więc będę musiał, jeśli będzie 90% expa, będę musiał koniecznie będę musiał, słuchajcie, parkowanie zaliczyć. Wtorek 14, przyjazd, wtorek 18, no to tu już nie będziemy nic wymyślać, żadnego spania ani nic. Oj. Po prostu mamy to dowieść. Tyle. Dowieziemy na miejsce i będzie gitarka. Widzicie, 1000 km to jednak odcinek też trwa. Nie wiem, jak na ile bym znowu miał siły nagrywać, słuchajcie, taki odcinek, co... Do skrętu w prawo. To lecieliśmy tam te 4000 km, bo też spokojnie było 4 godziny jazdy. Ale myślę, że jestem w stanie... próbować. Dobra, który mnie tu puści gagatek? Blackit korek, a ja nie mam tego chyba włączonego, tego ruchu. Większego. Dobra, puszczasz mnie, gościu? Puszczasz mnie. Dobrze, byłoby chamsko, jakbyś we mnie wjechał, nie? Wiesz o tym. Wysiadł i bym ci na... Nie powiem co. A miły człowiek jest. Wysiadłbym, podszedł do drzwi i bym zapytał, walić po mordzie, czy rozbawiamy? Nie. Ja jestem miły, uśmiechem ludzi, słuchajcie. Ty, tramwaj, ty mi się... No, gdzie? Ja mam zielone. Aha, tu nie ma świateł, dobra. Ja pierdzielę, bym jeszcze w tramwaj przypierdzieli. To już bym raczej nie miał co zbierać z tej ciężarówki. Skręć w prawo. Dobra, gonimy tramwajorza. Widzowie, gonimy tramwajarza, 270 do celu, 78. Jedź prosto. Oczywiście, Iwonko, droga, pojadę prosto.
skręć w lewo. Aha. Najpierw mi kazałaś jechać prosto. Teraz nagle w lewo. Musiałem się komuś wtrynić, no bo... Iwona niezdecydowana, nie? Z lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ale faktycznie nie ma żadnych takich jaj jakichś graficznych i to mi się bardzo podoba. Skręć w lewo. To wynika z tego, że właśnie tą Ukrainę wyłączyłem. No gościu, kurde, no miło, że puszczasz. Mogłeś wcześniej mrugnąć, to bym nie hamował do zera. Mam nadzieję, że nie zgubiłem żadnego wózka widłowego, słuchajcie. Jestem ciekaw, ile expa dostaniemy, ale 8% uszkodzeń to troszeczkę niestety stracimy. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Czy to expa, czy kasy? Jeszcze te dwa mandaty, czy tam trzy, to... Tu na szczęście nie dostaliśmy. Żółte przecież było, pomarańczowe jak to woli. Dobra, autostrada, ale ładne krajobrazy. Widzowie, patrzcie jak po prawej ładnie, Taka tekstura wody w ogóle. Nie no, patrzcie, teraz trzeba zerknąć. Teraz trzeba zerknąć, przecież jakie tu są krajobrazy. I tu na prawo chyba jakaś rzeka płynie. Słuchajcie, moje oglądanie się, wiecie, jak się kończy, więc lepiej wsiadam do kabiny i lecę. Ciekawe, czy 3% będziemy mieli odkrytej mapy po tym kursie. Bo tak naprawdę tutaj w te rejony jadę pierwszy raz. Więc teoretycznie tam było 2,50, 2%, 2,5% było odkrytej mapy. Więc jestem ciekaw. Zobaczymy. Troszkę przygrzeję teraz. Żebyście mnie tu nie krytykowali za brak realizmu, bo ja wiem, że to nie jest realistyczne, jeśli taka ciężarówka jedzie, powiedzmy, z takimi wózkami widłowymi powyżej 100 na godzinę. A 100 to już totalnie mak. Trzymaj się prawej strony. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko też pamiętajcie, że ja pod odcinek muszę trochę przyspieszyć pewne działania, bo ten odcinek no nie może, tak wiecie, jakbym tak się miał spinać ze wszystkim, to ten odcinek i by mógł 2 godziny trwać, tylko jaki to jest sens tego? Nie widzę tego sensu, tak, żadnego. Więc teraz ile się da, to będę starał się troszkę przyspieszyć. Tym bardziej, że daleko do końca nie mamy. Najchętniej bym teraz już te mandaty wyłączył i depnął. Ale nie będziemy takich oszustw robić. Znaczy inaczej, no może na jednym odcinku tak zrobimy. Nie mówię na 100%, że nie będę się też zarzekał. Ale na razie nie planuję po prostu. Nie planuję, bo uważam, że to jest takie... Znaczy, mówiłem, że wyłącz sobie mandaty, jeśli zaczynasz z Eurotrackiem, żeby nauczyć się mechaniki gry, czyli te parę kursów zrobić, żeby się nauczyć. To jak najbardziej, czy ten symulację zmęczenia jestem za. Ja akurat jak i symulację zmęczenia bym był w stanie wyłączyć i nie widzę w tym nic złego. Tak już wyłączanie mandatów to jest takie oszukiwanie, nie? Myślę, że trzeba, mimo że wkurzam się na tego Eurotracka, że czasem ktoś we mnie przydzwoni i ja dostaję mandat. Tak, no. Uważam, że konsekwencje się podnosi. Tu aż mnie kusi, żeby w lewo jechać, ale nie, to i tak jest do góry, więc nie. Poza tym przy warsztacie samochodowym to będzie tylko i wyłącznie dealer ciężarówek, który aż tak nas nie interesuje. Trzymaj się lewej strony. To łatwo można rozkminić. Raczej mi się nie zdarzyło, że tuż przy warsztacie była agencja pracy. Znaczy, nie było. Trochę ciężkie te nazwy są do przeczytania, więc nawet nie próbuję. Nawet tak szczerze to nie wiem, gdzie... Możecie teraz się ze mnie śmiać. Ale ja nawet nie wiem, gdzie my do tej Finlandii jedziemy. Na pewno nie do wioski Świętego Mikołaja. Ale nie mam pojęcia nazwy tej... miasta, czy tej miejscowości, gdzie jedziemy. No i by wypadało, słuchajcie, w tym odcinku już bić kolejny level. W poprzednim, gdybym...
gdybym nie robił tego wielkogabarytowego, który no tego expa jednak no nie daje, pewnie dawno byśmy, tu byśmy wbijali jeszcze kolejny, ale to jest takie... A następnie zjedź w prawo. Jak widzicie, to jest takie levelowanie na luzie, a tutaj się z niczym nie spinam. Po co? Ta presja jest zła, po co? Po co to komu? Do czego? Bardziej się na swoich challenge'ach skupiam. Dobrze, Iwonka, dobrze, trzymam się lewej. Już się trzyma. Trzymaj się ramy, to się nie posramy. To 50 km do celu. To już jest takie patrzenie, nie takie odliczanie, ale zauważyłem, że jak się robi te dłuższe trasy, jedziesz, jedziesz, ci się ta trasa dłuży, a w momencie, kiedy zostaje ta bariera 100 km w dół przekroczona, czyli już masz poniżej 100 km do celu, tam raptem 80-90, to już nagle to tak szybko zlatuje, że nawet chwilę nie patrzysz na trasę i już masz praktycznie zero. O, tutaj taki moment zachwianego realizmu, widzowie. Grzejemy 120, ile fabryka dała. Bo jak widzieliście, cały czas nas ograniczały te znaki drogowe, te ograniczenia prędkości, nas spowalniały. Więc jak się da 120, lecimy 120. 121. Lecę za tym kamperem, tyle ile on. Jeszcze odjeżdża, widzowie, czy on jedzie szybciej. Patrzcie, jadę 120, ograniczenie 120, a gość mi odjeżdża. Jest elegancko tam jedzie. Mi się podoba. Ciekawe, czy te boty też dostają mandaty. A gdy staną, to czy zwalniają? On grubo musi grzać, bo zobaczcie, jak on mi odjeżdża cały czas. I za mną też jakiś gościu grzeje. Czemu jadę coraz wolniej? Ale pod górkę jest, czy co? Ale numer, nie? Już nie chce mi ciężarówka, nie chce mi szybciej jechać. Może pod górkę było chwilę. O, jest, 121. Zobaczcie, 83 km do celu, jak pięknie. Ten mnie będzie też wyprzedzał lewym pasem. Jadę 120, jadę. To jest ciekawe, oni są troszkę, no nie, no ten tą Octavią, ten autobusem blokuje lewy pas. Halo, ludzie, trzeba trąbić. Nie mamy wyjścia, trzeba trąbić. Znaczy Octavią, tak? To Octavia, chyba Octavia. Bo Superb. Ale zaczął przyspieszać. O, tak zaczął przyspieszać, że... Kurde, nie, 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 nie. Przeliczam trasę. Ała. Wiecie, odpolowanie do serwisu tu nic nie da, nie? Bo to naczepa ma 10%. No dobra, było 8. Powiem tak, zmieniając temat, że bardzo podobne są te świerki do tych świerków, które ścinałem w Farming Simulatorze, których dużo kosiłem. Znaczy, ścinałem i z których meble produkuję. Przepiękne te świerki. Piękne, tak. Może troszeczkę zmieniając temat. Nie ma jak się mocno rozkraczyć 50 km przed dostawą, nie? Także no. Awaria pojazdu, co mnie wcale nie dziwi, no ale na szczęście naczepy jest tylko 10%, pojazdu jest więcej. Ja już wolę nie myśleć, nie. Nic, widzowie, nadrobimy
nadrobimy, jeśli chodzi o więcej kasy. Zobaczymy, ile będziemy stratni, ale mam już taki challenge, że muszę nadrobić w kolejnym odcinku. Że na pewno na razie tego odcinka z jazdą po browarkach nie będę robił, bo to będzie strata jak nic. A ja na straty sobie pozwolić nie mogę. Więc wiecie, jak jest. Ale też ten Octavio mnie porobił, bo niepotrzebnie tak zahamował. Gaugan 1. Bardzo nieładnie, bardzo źle. Dobra, 21 km do celu, no to już myślę, że bez żadnych przygód dojedziemy. Tymi wózkami widłowymi. Już nawet widzę flagę. Słuchajcie, na GPS-ie. Bo dużo w tej Finlandii mają takich różnych zbiorników wodnych. Raczej rzeka żadna nie jest, bo to nie wygląda to, po czym jedziemy, jako most. Tak wygląda, jakby z dwóch stron po prostu drogi było jezioro takie fajne. Albo padli na pomysł, że zrobią drogę przez środek jeziora, zasypali środek jeziora i stały dwa. Też tak mogło być. Dobra, skręcamy. Skręć w prawo. No nic, widzowie, muszę sobie zrobić karę i muszę jakoś ładnie zaparkować, żeby chociaż nadrobić trochę expa, bo chociaż tu pewnie nie będzie jakiegoś parkowania. Mi się wydaje. To jest taki rodzaj chyba dostawy, że teraz się przekonamy. Mi się wydaje, że tu będzie chyba na wprost. No, widzicie, jest na wprost. Może nie? Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. No nie, no 40 jest. To nawet mi się, co wiecie, co to... To już zróbmy już kompletny, słuchajcie, kompromis, nie? Ja tego nie robię, bo to jest suchar, ale... Żeby chociaż mieć jakiś exp... Chociaż cofanie też mogłem zrobić na wprost. Ale czemu nie ma, kurczę... Czemu nie ma, moi drodzy... Za 90 expa, no i przyjrzyjmy się. Zadowalająco. No nie jest to doskonale, niestety. Stratni jesteśmy 30 tysięcy złotych. To jest do przeżycia, ale gorzej te 300 expa. Przy czym poziom 11 został wbity, spoko. Także widzowie, moi drodzy, zgodnie z obietnicą, wbiję jeszcze jedną rangę, żeby tutaj te dostawy powyżej do 1100 km, jednak tak jak ta, miały lepsze wynagrodzenie. No i cóż, kredytu nie spłacimy póki co, widzowie, moi drodzy, bo tu mamy kredyt ten, chciałbym go spłacić, ale kasy nie posiadam. Ale mam ciężarówkę dla pracownika, zobaczmy na koniec, jak to tutaj wygląda. No to pani już ma ładnie długodystansowca, więc myślę, że teraz można jej ładunek o wysokiej wartości. Temu panu tak samo. Tomasowi zostawmy. Ten ma długodystansowiec. Dobrze, Uma niech robi długodystansowca. No dobrze, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i też dla mojej większej motywacji. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj się, do następnego. Cześć.